Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Brod i chciałbym dzisiaj Wam pokazać Minecrafta, a dokładniej mapy parkurowe. Od czasu do czasu będę testował takie mapy. Na początek, ja już wcześniej testowałem parę map, mniej więcej dwie na moim kanale głównym OK Brod. Natomiast tutaj chciałbym kontynuować tę serię. Na początek Biome Box, nie wiem czy słyszeliście o czymś takim moi drodzy, ale dość ciekawa i trudna mapa. Na początek mamy poziom pierwszy, który nazywa się bodajże Las, jeżeli się nie mylę. Co my tu musimy, tak, Forest, Las, dokładnie. Musimy skoczyć tutaj, wyskoczyć na górę i tam dalej tak jakoś pobiec. Ja już sobie, tutaj macie skrzynkę, ja z niej wyciągnąłem parę ciekawych rzeczy. No to co, zaczynamy. Teraz trzeba się skoncentrować, bo skupić się nie warto, lepiej się skoncentrować. Chyba tutaj na sprincie powinienem skakać, jeżeli się nie mylę. A fuck, nie udało się, kurde no. Jeszcze raz, raz, jest, dobrze nam idzie. Szkoda, że nie mogę zapisać w tym momencie. I teraz tu, tak, elegancko, po tym drzewie tutaj. Raz, raz. Tutaj gdzieś mamy wejście, ok. I teraz musimy skoczyć tutaj. To będzie dość trudne zadanie. Ja Minecrafta nie opanowałem tak dobrze, żeby za pierwszym razem mi się to udało, ale zobaczymy. Jest! Jest bardzo ładnie. I co teraz? Chyba tutaj mogli... O, jest! No to super. Na razie mamy problem z głowy. Kwadratowe słońce, nieźle. Tego chyba nie możemy zniszczyć, tak więc będzie ciekawie. Ha, i co my tu musimy zrobić? Jakoś tam wskoczyć, więc chyba wybrałem złą drogę, ale zobaczymy jeszcze. No nic. Czyli tu muszę też zesprintować. A nie! Nie! Czemu? Czemu? Jeszcze raz i od nowa cała droga. No nic, spróbuję. A nie udało się. Słoneczko już zachodzi, kwadratowa noc się będzie robiła. Hop, jest. Teraz to spróbuję zrobić bardzo szybko. Mam nadzieję, że mi się to uda. Oczywiście, tutaj drzewo. Tutaj. I aż. Kurde, nieładnie, nieładnie. Strasznie lamię. A, jest. Myślę, że wam by to wyszło lepiej. Pewnie graliście już w Minecrafta, także za pierwszym razem to zrobicie. Ja tu tak. Tak, no super, to było głupie. Ja tak strasznie lamię w to, ale chcę wam pokazać tą mapę, bo mam nadzieję, że ona jest dobra do gry takiej zespołowej z większą ilością osób, bo myślę... A, jest, udało się, że można się... Nie, czemu? Fuck! Powiedzcie mi, czemu mi to tak skacze dziwnie? Odskakuje ta postać, a już byłem w domu. Już byłem przy gąsce. Musiałem się jednak ją, z nią pożegnać. Ajejejej. Trzeba się skoncentrować odpowiednio. 3, 4. No super. Jeszcze raz. Tak jest. Elegancko. Raz, dwa. Teraz 3, 4. Tak. Nie, nie. Why? Why you do this to me, nie? Tak, wyskoczyłem, jest, elegancko. Chwila z koncentracji, jesteśmy już tu na drzewie, jak widzicie ten moment już tu opanowałem do perfekcji, natomiast... Jest, jest! Jest, udało się, kurde, gratulacje, teraz to otwórzmy. Jak otwierzy... O, go up! Oh my god. Go up, no. Nie, 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 fuck. A tu jestem, dobra. Czyli co mam zrobić, moi drodzy, teraz? Go up. A, dobrze, lecimy, płyniemy sobie. Jesteśmy, chyba to jest drugi poziom. You found the stuff after each level. Fire, get better. A, czyli musimy wziąć rzeczy stamtąd. Tu mamy jakiegoś chickena. O, jakaś broń. Ciekawe. To może wezmę sobie ten mieczyk. I co teraz? Tu są jakieś grzyby. Drugi poziom!
Wyspa grzybowa. Kurde, dużo grzybków. Weźmiemy sobie. Nie wiem po co, do czego one mi są potrzebne. Okej. Okay. Zaznaczyłem już respawn, dzięki czemu będę się tutaj spawnował, jeżeli bym zginął. Czyli muszę tu wskoczyć. Hop. Uwaga. Hop. I tutaj. Hop. Nie. Czemu? Jeszcze raz. Hop. 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 Nie, no kurka wodna. Jak tak można? Kurde. Aj, nie wskoczyłem. Czyli tutaj muszę dwa razy kliknąć W, żeby się tam dostać. Tu chyba też. Tutaj jak najbardziej. O, o. Jest. Jest. Uwaga, elegancko. Aha. No to nie było zbyt inteligentne. Ajajaj. Strasznie to frustrujące, nie powiem. Ale już tutaj opanowałem ten etap praktycznie. Jestem. Tak jest. Tak jest. Czemu tu wskoczyć nie mogę? O. Jest. Jest. Udało się. Go up to the next biome. Okej. Okay, tu mamy jakieś buty. Tu co to jest? Kula śnieżna jakaś. Sobie tutaj połączę. Jakieś jabłuszka dwa. Okej. Okay, buty mogę ubrać. Tu jakaś łódka jest. Ciekawe co te... MacBook. Ciekawe co te książki robią. Hello, if you're reading... A, to czyli o mapie opowiadają te książki. Ja może sobie buciki odpowiednie założę. Lecimy dalej. YOLO! Do góry. Okej, okay, kolejna mapa. Level 3. Jest. This jump is possible. Aha, czyli tam mam zjumpować. A ciekawe jakbym... Bo widzę... Aha, no dobrze, czyli chyba tędy droga nas prowadzi. Muszę tutaj chyba wskoczyć. Ajajaj, ajajaj. Chyba, że tu? Nie, to jest niemożliwe chyba tutaj. Tutaj wskoczyć, co? Ajajaj. Jak się zastanawiam, no skoro mówią, że... Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe tam skoczyć, ale dobrze. Zastanawia mnie to. Nie do końca jest to możliwe tutaj wskoczyć, no nie wiem. Wydaje mi się, że... te kaktusiki zadają obrażenia. Popatrzmy, pomyślmy. No, tutaj kolejne buty i nawet mieczyk lepszy. Zastanówmy się, co ja tu powinienem robić. Yes, this jump is possible. Czyli, że tutaj niby miałbym skoczyć, tak? Tylko how? Nie mówię tu o piesku. No nie wiem, wydaje mi się, że... Ciekawe to jest. Jakby tu skoczyć? Ciekawe to jest. Może jakbym przeczytał tę książkę, którą znalazłem. Okej. Aha, czyli to jest... Tak, i to jest chyba tak...
Hello, if you are going to reading this... To jest, opowiada o Minecrafcie, więc to sobie... No dobra. Ten sobie tu o jakieś... Tu jest jakaś łódka, nie wiem co mam robić z tą łódką, ale okej. Kula śnieżna. Do czego są te kule śnieżne? Ciekawe. No nic. Próbujemy dalej w takim razie. Zastanawia mnie to. O, już byłem tutaj, tylko dlaczego wyjść po tym? O, fuck! Jestem! Jestem, moi drodzy! Udało się! O mój Boże! Po wielu perypetiach miłosnych. Nie! 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 Dlaczego? Aj, nie poddam się! Tam się da wyskoczyć! Tam się da wyskoczyć! Jestem! Jestem! Nie! Jestem na górze, udało się. Tylko dla... co ja tu muszę... Wydaje mi się, że tam powinienem skakać. A, nie udało się, niestety. No nic, moi drodzy. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że zobaczyliście, jak wygląda ta mapa. Poziom trzeci dla mnie jest troszkę za trudny. Nie chcę was już tutaj przynudzać moimi nieudanymi próbami. Zachęcam was do sprawdzenia tej gry, raczej planszy. Można się fajnie pobawić pewnie w trybie multiplayer ze znajomymi, ponieważ no idealnie ta mapa się do tego nadaje dla większej ilości osób. Jak widzicie, poziom trzeci stał się dla mnie bardzo trudny i za trudny nawet, także wymagające są mapy. Myślę, że z biegiem czasu, czyli z pokonywaniem kolejnych poziomów, etapów, będzie coraz trudniej. Ja się z wami żegnam, dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Cześć, trzymajcie się.